No, hejka na moim kanale. Dzisiaj jedziemy na wieś, ale tym razem jedziemy na wieś do mojego taty, do mojej rodzinnej wsi, tam gdzie jedną nogą się wychowałam. A ja się wychowałem też. No, tata się wychował już zupełnie. Już od... Mama właściwie. No, a ty kawałek dalej. Po sąsiedzku się poznali z moją mamą i tak już zostało. Takie oto zobaczymy moje rodzinne strony. Na kanale już jest jeden film odnośnie tego miejsca. Odsyłam was do niego oczywiście. Z tyłu jest Marta. Marta, przywitaj się z widzami. Dzień dobry, drodzy widzowie. No i w ogóle chciałam pozdrowić wszystkich z mojej tam rodzinnej wsi, bo wiem też, że oczywiście mocno tam dopingujecie, dużo ludzi mnie ogląda, więc wszystkich serdecznie pozdrawiam, bo rodzice mi tam przekazują, że ja wszystko wiem. Ostatnio bardzo spodobał się twój kawał z połem i przez połem. O, właśnie. To nie mojego autorstwa, tylko Laskowika. Myślałam, że Strasburgera. Nie. W każdym razie bardzo dziękujemy za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze ciepłe słowa w kierunku tutaj taty. Ostatnie ujęcie w odcinku, gdzie właśnie z tatą jadę na wieś tam do siebie, no to tata wjeżdża samochodem i ja mówię, czarny koń tego programu, więc ja mam na myśli mojego tatę, a nie samochód. To tata jest tutaj czarnym koniem tego kanału, nie? Tata, teraz potwierdzaj moje wszystkie ten plusy. Jeździłam traktorem? Bardzo wolno. Bardzo wolno. Robiłam podorywki? Robiła. Musiałeś poprawiać? No nie za bardzo. A widzisz, bronowałam, podjeżdżałam, nie? Tylko bronę mi skrzywiłaś o słup. Tak? Nie pamiętam. Takich przykrych rzeczy nie pamiętam. Ziemi już nie uprawiamy od jak dawna w sumie? Już długo, nie? 10 lat. Więcej, tata, no co ty? Więcej? Więcej będzie, no. Może nawet 14. No, jakoś tak. Brakuje ci? Nie za bardzo. Nie za bardzo? Stałeś się mieszczuchem? 40 lat w mieście to już się zaaklimatyzowałem. No tak, 40 lat, no. No, to się tak mówi, bo to męczące było, bo moi rodzice pracowali tutaj w mieście i w zasadzie zaraz po pracy jechali na wieś, nie? I tam w polu praca, także lekko nie było. Także można było się umęczyć. Także jak już była możliwość, to faktycznie rodzice zrezygnowali z uprawy, tak stopniowo w sumie, nie? Jak już tam dziadków zabrakło, to i zwierząt się pozbyliśmy i to tak pomalutku, pomalutku. Zresztą teraz racje bytu mają takie duże gospodarstwa, mi się wydaje, a takie malutkie, no to już bo tam 10 hektarów, to nie wiem, czy się wyżyje z takiej ilości. Bo traktory jeszcze są, tata, to może bym wyżyła, co? W razie wojny? W razie wojny, może się tak. Przydać. No. Z głodu nie umrzemy. Tfu, tfu, tfu. Odpukać oczywiście. Dobra, widzimy się na miejscu. Póki jeszcze jesteś na tapecie, odpalimy ciapka. Nie za bardzo, bo... Wszystko dzisiaj słaby, nie za bardzo. Słaby po co my jedziemy? Słaby akumulator. To naładujesz. My z Martą pójdziemy na spacer, a ty będziesz ładował. Trzeba poczekać do maja. No. Długi to będzie spacer. No. No dobrze. No ale pokażę wam. Pokażemy chociaż wam. Za mało czasu. Ciapciusia w stodole. On w ogóle jest widoczny tam. Znając ciebie, to wszystko jest tam poprzykrywane. Zakamuflowane. Dobra, koniec tego gadania. Nia, 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 nia. Miłego oglądania. Podjechaliśmy na chwilę do Nawry. Już tutaj jest jeden odcinek, jak właśnie jesteśmy tylko w tym miejscu z moim tatą. To jest niedaleko naszego miejsca tutaj zamieszkania, naszej wsi. No i tutaj jest taki ładny pałacyk. I on będzie rewitalizowany. W budynku powstanie Muzeum Ziemiaństwa i Wsi. Szacowany koszt inwestycji to 40 milionów złotych. Środki pochodzić będą z programu regionalnego 2021-2027. I przyjechaliśmy tak sobie po drodze pokazać Marcie oczywiście, no i zobaczyć, czy coś tutaj zaczęło się dziać. Na razie się jeszcze nic nie dzieje. Ale no tak jak wspominam w tym odcinku, postaram się go wrzucić tutaj w zakładce. No to są fajne plany, no i miejmy nadzieję, że to się stanie. Czy będziecie zdziwieni, jak wam powiem, że dzisiaj bardzo mocno wieje?
Dojechaliśmy. Wieje, naprawdę mocno wieje. Wiem, powtarzam się. No ale jest słoneczko, więc nie jest źle. Tak, idziemy sobie zrobić kawkę. Trzeba napalić w piecu, w kozie w sensie, i żeby troszeczkę było ciepło. Będziemy grzać w jednym pomieszczeniu, bo przyjechaliśmy w zasadzie tylko tak rekreacyjnie. No i później jeszcze tam odwiedzinki, urodziny i tak dalej, więc... No, nagrzejemy tylko w kuchni. Od razu, to pierwsze co wchodzę, to palę. Pewnie już przygotowane. Ja. O, jak cieplutko. Wiatraczek chodzi, rozprowadza też. A tu węgiel jest. Normalnie węgiel. Wstawiliśmy już wodę na kawkę. Tata czeka. Co my tu mamy? Fasolkę po bretońsku. Mama nam przygotowała. Placek smoluch. Jakieś drożdżówki. Idę włączyć jakiegoś time-lapsa. Strasznie wieje, więc nie wiem, czy uda mi się polatać dronem. No, ale tak w sumie to co? Teraz już wiecie, skąd mam to wszystko w sobie. Palenie w kozie, przyjazd plus 2 stopnie w domu. No ja to wyssałam z mlekiem matki. No jak babcia z dziadkiem tutaj byli, to oczywiście przyjrzeliśmy, było ciepło. No ale już od dawna, dawna przyjeżdżamy tutaj na takich warunkach. No i ja jestem mega przyzwyczajona. Mnie takie rzeczy po prostu nie przerażają. Nie przerastają, nie zniechęcają i wręcz w drugą stronę jakoś tak ma się taką fajną świadomość, że takie docenienie pewnych rzeczy, które w mieście są bardzo oczywiste, a przyjeżdżamy w to miejsce, takie mieszczuchy, bo już jesteśmy przesiąknięci oczywiście od tej wygody, ale jak się przyjeżdża w takie miejsce, to jest fajne takie docenienie tych rzeczy, że do wieczora, zanim się nagrzeje, naprawdę trzeba coś porobić. Że później pod tymi ciepłymi pierzynami człowiek tak się wtuli, jest tak... no lepiej się śpi, lepiej to jakoś odczuwa się. Aż się rozmarzyłam. Dobrze, poglądajcie sobie jakieś widoczki. Tam na końcu tej drogi jest taki plac w zasadzie i nie ma w sumie po co tam iść, bo tam kiedyś mieszkał mój tata, dziadek, babcia i bracia oczywiście, tutaj wujostwo moje całe. Natomiast tam już nic nie zostało, to była taka zabudowa czworoboczna z czerwonej cegły, po niemiecka. Postaram się od taty wycyganić zdjęcia i wstawić wam, żebyście zobaczyli, jak to kiedyś wyglądało. Ale nie zostało tam po prostu, jest no pole, no jest pole, w zasadzie nie ma czego pokazać, no ale było, faktycznie było, to zostało wszystko, no co, no rozebrane, zniszczone, ale za dzieciaka spędziłam tam wiele, bardzo muszę się schować trochę od wiatru. Dobra, idę się schować na przystanek, uwaga, no. Czekamy na autobus. Korona mi znowu spadła. O, na przystanku trochę się można schować. No i w zasadzie co? Tam nie zostało nic, nie? Z tego gospodarstwa po dziadkach tutaj. Nie. Nie. Ani jednej cegły. Rozebrali wszystko, gruz na drogę wysypali i asfaltem zalali. Nie ma śladu. O. To długo puste stało, nie? Zresztą ja od dzieciaka, my mieliśmy tam Eldorado, słuchajcie, naprawdę to był raj. Bo to były opuszczone, takie naprawdę ogromne zabudowania. Stajnia, druga stajnia, wielka stodoła.
No i dom oczywiście. No i to wszystko mieliśmy do swojej dyspozycji jako dzieciaki, więc eksploracja była taka, urbex, rzechło. Cała okolica chodziła i... rozbierała. Może stąd u mnie to, wiesz, zamiłowanie do tej czerwonej cegły. Się wychowałam na tych ruinach i tak mi zostało. Centrum spotkań na wsi, tutaj ten przystanek. Jabola nam brakuje tylko. Tutaj jest stajnia. Tutaj zawsze stał parownik. I tutaj zawsze z tego parownika do takiej dużej wanny wlewało się do paszy ten wrzątek, mieszało się tak fajnie to rękoma, no i zanosiło się do świnek. I ja zawsze bardzo lubiłam rozgniatać te takie, wiecie, te, no nie wiem, no tą paszę, jak ona się tak zlepiła z wodą, to takie gluty powstawały. Ja strasznie lubiłam to tak rozgniatać. Później na tamtą stronę jest wyjście, mieliśmy tu świnki, krowy, szczekające psy i w stodole to wiadomo, sprzęt i zboże. No, muszę przyznać, że na tamten czas, jak byłam tutaj, wiecie, no małą dziewczynką, nastolatką, podlotką, a później już dorosłą osobą, no to taka praca, no ciężka była. Miało się trochę takie przeświadczenie, że gdzieś coś nam ucieka, że wszędzie gdzieś ktoś jeździ na jakieś wakacje. Później wracało się do szkoły i każdy miał coś ciekawego do opowiadania, a ja... no co, zbierałam kamienie, były żniwa, wykopki i te sprawy. No ale co, no z perspektywy czasu nie żałuję niczego. Ale to tak trzeba taką drogę przejść, żeby takie wnioski sobie wysnuć. Ja bym wam tutaj pokazała, co tutaj w tej stodole jest. Ale nie będę tacie przypału robić, bo naprawdę to, co on tutaj zamaniane odwalił z tym zbieractwem, to moja mama by mi nie wybaczyła, jakbym wam pokazała, co tam się odiwania. Ale obiecuję, że na wiosnę przyjadę tutaj specjalnie, żebyście zobaczyli, że potrafię jeździć traktorem, a nie tylko głupio gadam. Mam nadzieję, że nie zapomniałam. No to miałam z 13 lat, jak zaczęłam jeździć takim traktorem. To oczywiście, że musiałam dwoma nogami, wiecie, tak całym ciężarem włączyć sprzęgło, bo to taki wysiłek, nie miałam na to sił, albo a dziadek podchodził na przykład i ręką co to robił, nie? Zawsze mnie ciągnęło do takich rzeczy, zawsze. Bardzo, bardzo. Nie wiem, czy bym teraz mogła uprawiać ziemię. Jak byłam, miałam te tam 20 lat, to miałam taki ogromny tutaj zapał i pomysł na to, żeby tutaj agroturystykę zrobić. Rodzice nie zgodzili się na to, no bo przecież wiadomo, no kto ci na takie zadupie przyjedzie. A zobaczcie, nie minęło wcale dużo czasu, żeby przekonać się, że jednak ludzie chcą uciekać w takie miejsce. Dobra, idę do nich, pijemy tą kawkę, obiad, takie tam pierdoły i tak dalej. Zrobię to zza pleców, bo nie chcą ze mną rozmawiać. Mam zdjęcia od samego dzieciństwa. Takie, ale ten malutki, a ten drugi, ten brat. No. Ale świetna dziadka, furtka. Jakbyście się zastanawiali właśnie, po kim mam to takie latanie z kamerą, no to właśnie po tacie. Mamy zdjęcia, archiwum, wideotekę po prostu. Od którego roku, tata? Od 68. Od 68 roku. Kronika rodzinna jest prowadzona. No. Wszystkie uroczystości. Nie tylko, nie? Życie codzienne. Na filmie. No, na filmie, praca w polu, jeszcze konie, nie? Tata tak nieładnie do widzów plecami. A tutaj zawsze za dzieciaka, wiesz, kładliśmy się, jak przyszliśmy, jakie zimy były i tak dalej, no to tutaj w rządku, skarpety na kaloryfer, a tutaj odmrażaliśmy nogi. Oj, jakie to było straszne. Nie cierpiałam tego uczucia, nie? To było teraz. Wow, nie? O, nie ma żartów, trzeba brać ziemniaki na obiad. A czemu one takie czerwone są? Normalnie czerwone takie ziemniaki. A są też tam buzie, czy nie są słodkie, bo niektóre... Kojarzysz, że niektóre są słodkie, nie wiem, czy aż buzię otworzyłam. Już jest 20 stopni, już jest za ciepło jak na nasze standardy. No pytam się ciebie coś. A ty wychodzisz w pół zdania. Chciałam się zapytać, czemu ziemniaki są czerwone. Ważne pytania życiowe muszę zadać. Dlaczego ziemniak ma czerwoną skórkę? Jak tak obieram te ziemniaki, to w ogóle mi się przypomina moja babcia. Zawsze. Moja babcia to tak obierała, słuchajcie. Ja też tak dosyć cienko obieram, ale babcia to dosłownie... ona. To w ogóle tak się nie da. Nie ma takiej obieraczki jak moja babcia. No, miała taką cierpliwość. To już na pewno nie ja. Tego po babci nie mam. Ale mam po babci poczucie humoru na pewno.
Moja babcia była straszną żartownisią. Zdrowie! Zawsze była uśmiechnięta i zawsze miała talię kart w fartuszku. Miała taki kolorowy fartuszek i my od dzieciaka z babcią zawsze graliśmy, rżnęliśmy w tysiąca tak zwanego. Fajne czasy. To jak się przyjechało, to w ogóle to tam, nie wiem, kawa, herbata, nie. Gramy? No. No bo tylko wspomnienia nam zostają. Zdjęcia, filmy i wspomnienia. Dlatego tak bardzo lubię nagrywać. Dokumentować. Tak jak mój tata zresztą. To już na sadzenioki się nadaje. To już jo. Co ziemniaków? No pytam się, czy ziemniaków do sadzenioków zostawiłeś? A po co? A nie sadzimy ziemniaków? Nie. Nie? A po co? A co będziemy jeść? Na parę złotych od Krzycha się... A, no chyba, że od Krzycha. Bo to są od Krzycha? Krzychu to mój chrzestny. A ja poczytałam... Ojciec chrzestny. Czerwone ziemniaki są rzadko spotykane w sklepach. Lepsze. No ja pierwszy raz widzę. Smaczniejsze. Są jakie? No, smaczniejsze. Dobrze. Ziemniaki obrane. Pan Wokulski, wersja kinowa, nie oglądacie. Gdzie? No teraz leci. Ale serial czy... Nie, nie. Film. A to włącz. Jak... Wokulski? Zawsze. No. Ulubiona moja książka. Lalka. Serial. Film. Nad Niemnem. Ziemia obiecana. Na. Telewizja. Dobrze, przecież. Jak do obiadu jest Wokulski, to już nie może być lepiej w niedzielę. Masz obiad z Wokulskim, mówisz? Tak, obiad z Wokulskim. Wszyscy jedzą, aż im się uszy trzęsą. Mam do was informację. To już jest kolacja. Marta myje naczynia po obiadku. Każdy ma swoją rolę w tym domu. Żarłam teraz, znaczy jadłam. Dobrze, w dzisiejszym odcinku to jest koniec. Taki to wideovloguć wam w niedzielę. Albo w środę wpadł. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to zmontuję. Jak pewnie widzicie, czuję się troszeczkę lepiej, coraz lepiej. Mogę powiedzieć już 6 zdań pod rząd bez cięcia i jest fantastyczne uczucie. Dziękuję wam oczywiście za wszelkie komentarze, za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Już taka moja regułka i często mi piszecie w komentarzach, że zaraziłam was tymi wszystkimi zwrotami i jak oglądacie nawet inne kanały, to wtedy jak ktoś mówi miłego oglądania, to wy dokańczacie mnie nia. Tak, to fakt. Takie jakieś głupoty są strasznie zaraźliwe. Mam to samo, więc łączę się z wami w bólu. Tymczasem Borym Lasem. No tak, no myślę, że to już tak, już koniec. A, jeszcze tylko chciałam powiedzieć na koniec, że jadę do sanatorium. Jadę już teraz w sobotę i jedzie ze mną Marta. Już niedługo dowiecie się, gdzie jestem, co robię i tak dalej. Do zobaczenia. A tak wygląda premiera o godzinie 12. Marta na YouTubie. Proszę bardzo, ja na czacie z wami na YouTubie i nawet mój własny ojciec. Pokaż, udowodnij, że wszedłeś na YouTuba swojej córeczki. No, masz szczęście. Ja nie oglądam YouTube'ów, a teraz premiera, jestem u ciebie. Wchodzimy. A idź. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania tego kanału, żeby się rozwijał, bo w sumie to fajne. Teraz się okaże, czy ojciec ogląda do końca. Idziemy do stodoły. Mieć taką córkę to prawdziwy skarb. Ale kurde, tu jest ciemno. Poczekajcie. Życie na patencie mojego taty. Nie dzieje się nic. To może być tu. O, jedno się zapaliło. Tam u góry. Dobra, a tam nie jest potrzebne. Później będzie na mnie krzyczał. Powyłączałaś wszystko! Sobie świecisz czy mi? I muzyka się włączyła? O, dobra, darujemy to sobie.
Może ISO inaczej ustawię i będzie lepiej, uwaga. Dobra, tutaj mamy komodę po moich dziadkach. Ona czeka na lepsze czasy, w sensie na mnie czeka, bo to jest komoda, którą chcę do siebie zabrać i ją odnowić. No i tutaj w ogóle cały sprzęt, całe życie, nie? Ogólnie wszystko się przyda. Wszystko się przyda. Te głośniki pewnie grały przed chwilą, jak tam walczyłam z tymi kontaktami. O, no tak. No i tutaj mamy jeden traktorek. Odgruzujemy go na wiosnę, odgruzujemy. To naprawdę, tata. Może cię zmobilizuję tym filmem. Ale się tam nie denerwuj. Pomogę ci, posprzątamy. Dobra, idziemy, bo się zdenerwuję, naprawdę. Już mnie nigdy tu nie zabierze. Mnie i was. No. Zostanie nam tylko... jeszcze jedziemy do mojego wujka, może jeszcze u wujka przejrzę kąty. Wieś to jest wieś. Czyli my jesteśmy jeszcze Toruński? Tak, my jesteśmy w Toruńskim. A teraz wjeżdżamy... Za Frybą? No, za Juskiem. A, za Juskiem już jest chełmiński powiat. Także jak będziecie jechać, to za Juskiem. No, pamiętajcie, tam my to Toruński, a za Juskiem to już jest chełmiński. A Jusków jest dużo. No, w każdej wsi jest jakiś Józek. Nawet nie jeden. Moja wrażliwa część duszy została dzisiaj zaspokojona. W sensie, że zjadłaś dużo ciasta. Nie, że ponagrywałam sobie dużo.